Rintony, runda trzecia.
I jeszcze oczywiście mamy grube fotki. A ubezpiecza wszystko niezastąpiony Henryki. Ten, który kocha dziewczynę oczywiście sportowo. Ring wolny, runda pierwsza. Yeah.
koniec rundy drugiej pojedynku finałowego w kategorii prawowej 50 dla Biogramy Junior. Narożnik czerwony Karyś Tomasz, na szkiełce narożnik niebieski O'Brien Darrell. Gierwa. Rytualny runda trzecia. Thank you.
Thank you.
Pasowało mi to.
Do kolejnego pojedynku przygotują się zawodnicy. Bardzo proszę o podejście do dekoracji zawodników Wojciech Tuczma, Dawid Kubiak i Oskar Matera. Jest to są medaliści w kategorii wagowej 56 kg, grupa wiekowa junior. Dekoracji dokonają mistrz świata Henryk Średnicki i trener Jawor Dymiałoszko, Arkadiusz Mały. Thank you.
miejsce drugie Dawid Kupian, walka zawsze. A mistrzem tej kategorii nowej zostaje Oskar Matera, Elka jest ze Szków. Wygrywają Petr Krzewiński i Arkadiusz Małe. Przed nami kolejny finał. Narożnik czerwony Dgułem Pan Oskar, RKS Wisła Rzeszów. Narożnik niebieski Szymon Kajda, Jaroszyński Klub Poselski Jabłon Team. Sędzia ringowy Pan Stanisław Panera, również z Jabłon. Ring wolny, runda pierwsza. Thank you.
deformowali tych młodych, dzielnych mężczyzn. Ring wolny, runda trzecia. Mówiłem Państwu, że ten zakończówka to występy zawodników Białoteamu w czystej gościnności. Po prostu goście nasi byli pierwszymi dla nas i dlatego, aby mówić wcześniej jak do domu, na niedzielny obiad nasi reprezentanci właśnie poczują na sam koniec turnieju. Ja bym bardzo prosił o podejście do podium zawodników medalistów w kategorii wagowej junior 60 kg, których wymieniłem. I oczywiście Tomasz Winiarski i Ryszard Dziąba do dekoracji tych zawodników. Przypomnę tylko Kocioł Mateusz, Jurgiewicz Mateusz, Daniel Panczeczak i Rafał Blondę. Jeszcze chwileczkę poprosimy werdykt. Werdykt pojedynku w trzeciej rundzie na skutek TSC. Zwycięża Szymon. Kolejny finał, kategoria wagowa 69 kg junior, narożnik czerwony Wiktor Łukasz, nasz Kielcen, narożnik niebieski Mateusz Ziomek, Wisłok, Rzeszów. Ale jeszcze dekoracja, miejsce
trzeci w kategorii wagowej 60 kg zdobyli Mateusz Jurkiewicz i Mateusz Kozioł. Miejsce drugie. Daniel Balczeżak, Osłon Tychy. A najlepszym zawodnikiem w kategorii wagowej 8 międzynarodowego turnieju imieniu Roberta Kopytka o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna zostaje Rafał Trąbę. Zapraszam. Jaki zaskakł oczywiście po Gminiarski. I jeszcze parę popek. Dziękuję bardzo. Ring wolny. Runda pierwsza. Koniec pierwszej rundy pojedynku 69 kg. Wiktor Łukasz, Rasz Kielce, Rzemek Mateusz, Wisło Rzeszów. A ja bardzo proszę o przygotowanie się do dekoracji zawodników wagi 57 kg kadet. Ring wolny, runda druga. Thank you.
Kolejny pojedynek przed nami. Kategoria wagowa 75 kg. Junior. Narożnik czerwony Duda Łukaszka. Na Grantowice. Narożnik niebieski Koreczki Igor. Budnik Sosowie. Sędzia ringowy Rafał Przesz. Ring wolny. Runda pierwsza. A ja bardzo proszę o przygotowanie się do dekoracji zawodników Kaczmarczyk Mateusz na Sukience, Sznadel Michał, Wisło Grzesiu. Jest to kategoria wagowa 75 kg, grupa wiekowa junior. Oczywiście po zakończeniu tego pojedynku. Ring wolny, runda druga. Thank you.
Przed nami jeszcze jedna runda pojedynku walki finałowej w kategorii wagowej do 75 kg. Niebieski, Bartłomiej Henik.
Semiarnikowy pan Arkadiusz Pineszko. Oraz trener koordynator Kadry Junior Polskiego Związku Bokserskiego pan Wigier
Jeszcze raz bardzo proszę o przygotowanie się zawodników do tej formacji Waga 69 kg. Pachura Michał, Kuczek Mateusz, Ziołek Mateusz, Wiktor Łukasz oraz Waga 75 kg. Kuliński Bartosz, Pospiszek Tomasz, Duda Łukasz i Poręczki Igor dekorują te, jak komunikowałem. Finałowym pojedynkiem kategorii wagowej do 81 kg.
Miejsce drugie. Ziomek Mateusz, NKF Wisło Rzeszów. A zwycięzcą kategorii wagowej 69 kg zostaje Łukasz Wiktor, Rasz Kiesze. Dekorują Zbigniew Raubo i pan prezydent miasta Jaworzna, Paweł Schiller. Oczywiście brawa, brawa dla zwycięzców i medalistów kategorii wagowej 69 kg.
Thank you.
proszę o podejście do podium zawodników, prawie 81 kg. Wirosław Kamil, Dobromar Marcin i Delinka Bartłomiej. Dekorują prezes klubu Garda Gierałtowice oraz trener UKS Środka Śląska, pan Eugeniusz Sarota. Panie Eugeniuszu, bardzo prosimy, panie prezesie, o podejście do podium. Najmocniej przepraszam. Pan Adam Filip Kiewicz, prezes Gardy Gierałtowice. Panie Adamie, zapraszam serdecznie, ale zanim będę w tym pojedynku, jedno bo się zwycięstwo na punkty odnosi Jacek Grób. UKS Grałta. Zmiana obsady sędziowskiej. Trzy ostatnie pojedynki w ringu będzie sędziował pan Tomasz Wolny, sędziowie punktowi Stanisław Planeta, Rafał Grześ, James Kelly. Czas pan Arkadiusz Binenstock. A do ringu zapraszam zawodników plus 91 kg junior, Szymon Kantorowicz, Mosier Wysłowice i Rubin Mateusz, Garda Gierałtowice. Bardzo proszę do dekoracji. Miejsce trzecie w kategorii wagowej 81 kg zdobyła reprezentant Szobierek Bytom Wirosław Kamil. Miejsce drugie Bartłomiej Kalinga w Garda Gierałtowice. A miejsce pierwsze Marcin Dobro, UKS Śląska. Oczywiście ostatnie fotki. Pragnę przypomnieć, będzie nagroda dla najlepszego kapeta, najlepszego juniora i trzy puchary zespołowe. Dziękujemy bardzo za zawodnikom 81 kg. Ring wolny, runda pierwsza. I Cieśli Dominik i Jałoszyński Klub Bokserski Jałoszyn Jałoszyn. Szymon Kantorowicz, Mosier Wysłowice. Jeżeli jest to możliwe, dekoracja wagi 91 kg. Zapraszam do podium zawodników Domański Łukasz, Mosier Wysłowice, Demczak, Rafał, RKS Wisła Rzeszów i Jacek Grób, UKS Blachownia. I dekoracje.
Miejsce trzecie w kategorii wagowej 91 kg zdobywa Łukasz Domański, Moszyn Pysłowice. Miejsce drugie Rafał Demczak, RKS Wisła Rzeszów. A triumfa tamtej pani dostaje Jacek Grób, UKS2. Bardzo bym prosił do tronu do stolika trenera Wisłoka Rzeszów. Panie Zygmuncie, bardzo proszę tutaj do mnie podejść. Kolejny finał, narożnik czerwony, Krzysztof Janiczek, Czarni Buralczywiec. Narożnik niebieski, Dominik Szczęśliwik, Jaworzyn Jaworzyn. Rytualna runda pierwsza. Thank you.
mistrz olimpijski z Tokio, pan Marian Kaszczyk oraz pan prezydent Paweł Szczęsny. A wy tego powiedzieć.
Thank you.
8 międzynarodowego turnieju jednogłośnie na punkty zwyciężył Mateusz Niebieski. Dzięki gratulacje i pochwały dla jego rywala. Daj nam naprawdę uszczerze swego boksu. A teraz już zapraszam wszystkie oczy na podium i bardzo proszę, miejsce drugie w naszym turnieju zdobywa Krzysztof Janiczek. Dekorują Włodzimierz i pani Jara Aleksandra Torzek. Bardzo proszę o przygotowanie drugiej pani, parę medalistów, wypada Bagaszenia, Tomiczek Dawid i Mateusz Niebieski. Miejsce drugie w kategorii 63 kg zdobywa Krzysztof Janiczek.